Cześć! Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o takiej konstrukcji, jaką jest extension method w języku C-Sharp. Tak, extension method, czyli metoda rozszerzająca. Powiem Ci, co to jest i w jaki sposób możesz to wykorzystać. Przejdźmy więc od razu do edytora. I oczywiście zanim przejdę do pisania kodu, to chcę Ci powiedzieć, czym taka metoda rozszerzająca jest, czym extension method jest. A jest to nic innego jak specyficzny rodzaj metody statycznej, który, tak naprawdę, jeżeli chodzi o sposób działania i zakres dostępu do, do danych, nie różni się praktycznie niczym, czy w ogóle nie różni się niczym względem zwykłej statycznej metody, ale metoda rozszerzająca ma tą zaletę, że tak jakby udaje, że jest częścią Wbudowaną metodą danego obiektu, przez co jej używanie jest w wielu momentach po prostu czytelniejsze w porównaniu do używania standardowej metody statycznej. Za chwilę pokażę Ci o, o co mi dokładniej chodzi. W każdym razie, w dużym skrócie, metoda rozszerzająca extension method to jest po prostu statyczna metoda, którą używasz na, na obiekcie danej klasy tak jakby była częścią składową, czyli jest to taki sposób na pewnego rodzaju dodanie nowej metody do obiektu danej klasy. Więc mamy tutaj przykładowy projekt. Jest to bardzo prosta aplikacja, właściwie jest to po prostu aplikacja konsolowa, która dla pokazania później kolejnych przykładów ma, ma kontener zależności, ma jakieś dwa serwisy i ma drugi projekt z jakimś modelem. I extension method em, piszemy dla danego typu, tak? Zazwyczaj e, piszemy extension method dla typów, nad którymi, nad którymi nie mamy kontroli, czyli przykładowo są to jakieś typy wbudowane, em, typy e, czy klasy, czy po prostu klasy z jakichś bibliotek zewnętrznych, e, z rzeczy, do których, których po prostu nie możemy, nie możemy zmodyfikować. Ale też extension metody się przydają, kiedy chcemy na przykład część, e, część, część funkcji, część takich statycznych funkcji mieć ograniczone tylko na przykład do danego projektu. I teraz, w jaki sposób piszemy metody rozszerzające? Przede wszystkim muszą one być umieszczone w klasie statycznej i same są, tak jak wspomniałem, e, metodami statycznymi. Więc e, chcę Ci pokazać no, dwa, trzy przykłady, które Dobrze zobrazują po pierwsze, jak napisać extension metod, taki dosyć prosty, a z drugiej strony pokażą też ci praktyczne zastosowanie. Więc w projekcie Ext dodam sobie folder Extensions i załóżmy, że chcę sobie napisać rozszerzenie do stringa, które będzie mi pozwalało po prostu tego stringa sformatować sobie jako Tekst otoczony divami, czyli po prostu takie powiedzmy, zrobienie wersji HTML mojego stringa. I teraz co muszę zrobić? Dodaję sobie klasę. Nie jest tutaj wymagane jakieś konkretne, konkretne nazywnictwo, ale raczej, raczej dobrze, dobrze jest dodawać słowo extension. Na końcu, na końcu nazwy klasy, więc zazwyczaj, na przykład, ja, ja piszę to w ten sposób, że przejdę nazwę klasy, którą rozszerzam, z dopiskiem extension. Tak? Czyli u mnie to będzie string extension. Ewentualnie, jeżeli chcę być bardziej precyzyjny, to może być jakiś string tu HTML extension. I teraz tak, pierwsza sprawa. Muszę sobie tą klasę zrobić jako. Statyczną. Tak, czyli poza moimi metodami rozszerzającymi nic więcej się w tej klasie nie może znaleźć. E, no, i teraz piszę po prostu metodę statyczną. O. Bardzo fajnie, bo już mi e, Copilot podpowiedział. E, przykładowy kod. I teraz z, zobaczmy, co, e, co się składa na taką metodę statyczną. Tak, po pierwsze, tak jak mówię, jest w klasie statycznej. I teraz to jest publiczna, statyczna metoda, która w moim przypadku zwraca string, ale to czy coś zwraca, czy nie, to już jest w naszej gestii. Tak jak mówię, jest to totalnie to samo, co jakbyśmy zwykłą, statyczną metodę pisali. Później jest nazwa tej, tej metody. No i tutaj się robi najważniejsze, bo przy typie, który chcemy obsługiwać, znajduje się słówko this. I to jest najważniejsze, to jest to, to co różni metodę, zwykłą metodę statyczną od, od extension method. W ten sposób, jeżeli tutaj dopiszemy this, to um, będziemy mogli tę naszą metodę używać bezpośrednio na obiekcie danego typu. Tak? Czyli w tym wypadku taki zapis oznacza, że dopisujemy naszą metodę do typu string. Tak? Do, typ string od teraz będzie posiadał metodę tu html statyczną która w naszym przypadku bierze po prostu ten, ten string i obudowuje go w jakiś HTML. To może sobie jednak zmodyfikuję to na kod, który chciałem, chciałem zrobić pierwotnie, czyli po prostu diwy. Tak. Zapiszę sobie, tą, zapiszę sobie tą klasę, ten plik. No i załóżmy, że w tym momencie chcę w moim tutaj, w moim programie. Wyświetli właśnie ten HTML, który sobie zrobimy z mojego stringa, tak? Więc załóżmy, że e, że będę miał taki tekst. On jest oczywiście typu string. No to może dla e, jasności wpiszę bezpośrednio tej nazwy typu. No i teraz chcę wyświetlić go jako HTML, czyli mając mój tekst, mogę zrobić teraz tu HTML. Tak, tutaj jedyna różnica jest taka, że znaczy jedyna zmiana jest taka, że dodało mi oczywiście name, namespace, w którym się znajduje moja metoda. Tak, no bo oczywiście ona jest w osobnym folderze, więc ma osobny namespace. E, I mo mogłem bezpośrednio na obiekcie typu string, tak, na zmiennej typu string wykonać moją metodę. Nie musiałem tutaj podawać żadnego parametru, bo przez to, że e, spróbujmy sobie zrobić to w ten sposób, przez to, że tutaj mam to this, to tak naprawdę ten tekst skoczy mi w to miejsce, tak? Czyli ten, ten pierwszy parametr będzie uzupełniony automatycznie tym, na czym wywołujemy moją wywołujemy naszą metodę rozszerzającą naszą extension method. Jeżeli bym chciał na przykład tutaj dodać kolejny parametr, czyli na przykład string... Nie wiem, niech to będzie eee, class name, tak? Czyli chcę móc, czy muszę nawet podać nazwę klasy, którą na przykład wstawię tutaj, w tym miejscu. Eee, tak. Coś takiego, czyli będę miał, chcę mieć diva z konkretną klasą. To zauważ, że w tym momencie już mój, moja metoda tu html wymaga jakiegoś parametru, ale będzie to tylko ten drugi. Drugi parametr, który jest, którym jest klasny, tak? Nawet jeżeli sobie e, tu najadę, to e, pisze mi, że wymaga jednego parametru, bo tak jak wspomniałem, ten pierwszy z tysówką dys już jest uzupełniony w tym wypadku moim tekstem e, o treści test. Więc teraz, jak sobie podam tutaj e, na przykład klasę MyClass, to zobaczmy, co się stanie, jeżeli taki program uruchomię. OK, i jak widać w tym miejscu mam mojego diva z klasą myClass i treścią, którą mam w stringu. I w ten sposób napisałem sobie metodę rozszerzającą typ, typ string o metodę statyczną tu która pozwala mi właśnie w ten sposób sobie operować. Ważne jest tutaj, żeby zapamiętać, że taka metoda nie ma w żaden sposób dostępu do prywatnych pól tego obiektu, więc nie możemy tutaj zrobić nic więcej niż, niż gdybyśmy pracowali. Niż gdybyśmy pracowali ze zwykłą ze zwykłą metodą statyczną, tak, która jest poza klasą, bo tu warto też wspomnieć, że, że chodzi mi o metody statyczne, które są poza klasą, do której, na której pracujemy. I. Mm, I co ważne, taka metoda. Taka metoda może być też wykorzystywana po prostu jako metoda zwykła statyczna. Tak, tutaj oczywiście mi podpowiada, że e, może być wykonana jako, e, jako extension metod, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z niej korzystać tak jak ze zwykłej metody statycznej. I, I właśnie rozszerzanie takich typów budowanych e, czy typów e, do których nie mamy dostępu, jest e, chyba najczęstszym przypadkiem, kiedy, e, kiedy, kiedy korzystamy z extension metod. E, przykładowo, właśnie, na przykład, żeby sobie, e, nie wiem, zwrócić datę z jakimś konkretnym formatowaniem, tak albo żeby w, w, jakoś inaczej sformatować dane, które tam są, albo żeby na przykład, e, no nie wiem, z obiektu zrobić sobie e, jakiś inny obiekt. Tak? Przykładowo mam tutaj. Mam tutaj model w, mojej, w, mojej, w moim projekcie domain, i teraz przykładowo chcę jedynie w moim projekcie, tym głównym, Ext, móc zamieniać sobie ten model na jakiś obiekt typu DTO, który będzie, który będzie zawierał tylko jakieś konkretne pola. Tak czyli przykładowo tutaj będę miał e, klasę. Model DTO, która zawiera jedynie nazwę. No i oczywiście mogę pisać mapowanie do tego, czy korzystać z jakiegoś automatu ma mapera, ale za załóżmy, że w tym przykładzie chcę sobie zrobić metodę rozszerzającą, która doda mi możliwość zamienienia, zamienienia mojego modelu w obiekt typu model DTO. Ale tę dostęp, metodę dostępną jedynie w ramach e, danego projektu. Tak? Czyli. Em, czyli, czyli. Mm, dodaję sobie nową klasę, model extension, oczywiście statyczną, i ona zwraca model DTO. Tak. OK, dodaję odpowiednie referencje. Mhm. Statyczna i dodałem sobie właśnie metodę rozszerzającą do mojego, do mojej klasy typu model, która zwraca mi po prostu nowy obiekt typu model DTO, który zawiera jedynie pole name i teraz mogę sobie, załóżmy, że przy zapisywaniu gdzieś tam wysyłaniu do, do, do API czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, jak sobie Wyciągnę na przykład z bazy mój model Zrobimy to Oczywiście e, Trochę Przykładowo I chcę sobie właśnie zrobić DTO To mogę na moim Na, mojej, e, na moim obiekcie typu model Wykonać metodę Tu DTO I teraz e, Jeszcze zrobię żeby mm, To była klasa Dostępna jedynie w ramach, w ramach tego projektu, więc teraz, jeżeli będę w innym projekcie, dodajmy sobie nowy projekt, tak. E, ext, ext infra. Okej, okay. jakaś klasa. E, jakaś metoda. No i tutaj. Oczywiście mogę sobie zaciągnąć mój model, ale nie ma on już tej metody rozszerzającej 2DTO, bo sobie ją zrobiłem w ramach tego konkretnego projektu. Więc jeden, jedno z zastosowań metod rozszerzających, Extension Methods, to jest właśnie taka sytuacja, kiedy chcemy dodać sobie jakieś takie pomocnicze metody, ale w ramach tylko jednego projektu, a nie bezpośrednio, nie bezpośrednio w tej głównej klasie, przez co one będą dostępne tylko w ramach jakiegoś jednego zamkniętego kawałka. Więc tak jak mówię, mamy już przykład, kiedy po prostu rozszerzamy, na przykład robimy sobie jakieś, nie wiem, przeformatowanie danych, które są w danym obiekcie, czy czy jakąś, jakąś konwersję. Z drugiej strony możemy po prostu dodać sobie tego typu metody, które będą bardziej, y miały bardziej ograniczony zakres działania niż sama klasa, y do której, do której je, je dodajemy. No i trzecie zastosowanie, które na przykład, y z którym ja się też bardzo często teraz spotykam, to kiedy mamy y właśnie kontener do wstrzykiwania zależności w dodnecie, no to tutaj zwykle y y zwykle tych, tych klas się robi. Um, tych klas, które się tam dodaje, robi się bardzo dużo, tak? Co ja tu mam? Important service. No i tego, tego często się robi um, bardzo dużo. Więc to, co my najczęściej robimy, to sobie tematycznie po prostu takie rzeczy obudowujemy w extension method i robimy na przykład coś takiego jak. Um, no nie wiem, services, extension i teraz mogę sobie, o nawet mi w podpowiedziało, em static, że mogę sobie to zamknąć w ramach metody rozszerzającej i w takim wypadku po prostu tutaj przy rejestrowaniu wszystkich zależności zrobić add services i Mieć to e, i mieć to e, zamknięte w osobnej metodzie, którą mogę właśnie w ten sposób chainować e, i mieć zachowaną tą, 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 tą Fluent API e, mojego service collection, tak? Czyli. E, mogę sobie w ten sposób na przykład dzielić, dzielić rejestrowanie konkretnych zależności na wygodne w użyciu metody. Co zresztą też możesz zobaczyć, e, kiedy na przykład instalujesz niektóre, niektóre e, biblioteki, bo e, no, załóżmy, że sobie zainstaluję tutaj. Mass transit To chyba będzie dobry przykład. OK. I teraz mogę sobie zrobić ad. transit i w ten sposób Masit mi dostarczył właśnie metodę rozszerzającą do Service Collection, która pozwala mi zarejestrować wszystkie tam potrzebne zależności, nie przejmować się tym, żeby to pisać ręcznie, jednocześnie jednocześnie no jakby twórca tej biblioteki nie, nie mógł przecież tej metody dopisać bezpośrednio w Service Collection, bo to jest inny inny, inny zespół, w ogóle inna firma, która nad tym pracuje, a. Przez extension metod możemy to bardzo fajnie w czytelny sposób sobie opakować, i ta czytelność jest tutaj dużą zaletą, właśnie w porównaniu do zwykłego korzystania z metod statycznych. No bo, jeżeli byśmy chcieli na przykład, właśnie coś takiego zrobić jako zwykłe metody, no to musielibyśmy mieć coś tego typu. No nie tak i teraz robić um, Admas transit um, co tam jeszcze mamy services extension ad-services tak i dopiero to budować. No, jakby czytelność tutaj jest dużo gorsza, a kiedy korzystamy, właśnie z metod rozszerzających, no to jest to takie, taki ciąg, że do Service Collection dodaje sobie to, dodaje sobie to, buduje ten provider, tak. Jest to, jest to dużo prostsze w czytaniu, i właśnie to jest duża przewaga extension metod rozszerzających nad. Po prostu zwykłymi statycznymi metodami, które mogłyby w jakiś sposób robić dokładnie to samo. Także pisanie tego jest bardzo proste, działanie też jest bardzo proste. Tak naprawdę różnica, jedyna, jedyna, którą trzeba zapamiętać, to taka, że pisząc taką metodę, poza tym, że musi być po pierwsze w statycznej klasie i sama być statyczna, to musi mieć tutaj dopisane słówko dys i nazwę, przy nazwie typu, który rozszerzamy, tak? czyli pierwszy parametr. To będzie typ, który rozszerzamy ze słówkiem 'dys', i wtedy możemy właśnie taką metodę, taką metodę wykorzystywać bezpośrednio na obiekcie danego typu. Tak, czyli tak, jak tutaj mamy service collection, no to nad tym service collection sobie bezpośrednio taką funkcję wykonamy. I w skrócie, tak, w skrócie tak właśnie wygląda praca z metodami rozszerzającymi. Jest to bardzo fajne narzędzie, oczywiście też stosowane z głową, no bo. Nie wszystko możemy albo nie wszystko powinniśmy zamykać w statycznych metodach, ale właśnie w takich prostych operacjach, które po prostu chcemy, żeby się fajnie czytała, jednocześnie nie muszą mieć dostępu bezpośrednio gdzieś tam do jakichś prywatnych czy chronionych zasobów danego obiektu, albo nie są, nie wiem, jakieś bardzo duże, chociaż w sumie tutaj nie, nie, nie ma jakiegoś. jakiegoś Rygoru, że to muszą być małe metody, ale zazwyczaj, zazwyczaj się spotkałem z tym, że takie metody rozszerzające to są małe funkcje, które robią właśnie jakieś drobne rzeczy, dodają coś do istniejącego obiektu po to, żeby nam się żyło łatwiej, żeby ten kod był czytelniejszy, ale też yy, przyjemniejszy w używaniu i yy, no, myślę, że, myślę, że yy, przez, to też, przez to też łatwiejszy w utrzymaniu. Także, jeżeli chodzi o metody rozszerzające, Taki bardzo szybki wstęp, omówienie jak, jak się z nimi pracuje i e, jak one działają. E, to myślę, że tyle. Także ja już się przełączam na ten widok. I na koniec tylko e, przypomnę, że warto zostawić subskrypcję na tym kanale, bo filmy się pojawiają regularnie, e, przynajmniej dwa razy w tygodniu. E, I oczywiście za każdą subskrypcję dziękuję. Tak samo jak dziękuję za każdą łapkę w górę i zachęcam do sprawdzenia linków w opisie przede wszystkim zachęcam do zerknięcia na Discorda, na którym możemy kontynuować dyskusję, możesz zadawać pytania w szczególności związane z dodnetem i mam nadzieję, że ta społeczność, która się tam gromadzi, będzie tylko coraz większa i coraz więcej dyskusji będzie tam prowadzone. A na dzisiaj to wszystko i dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.